Siemaneczko moi drodzy, z tej strony Urban i witam was w mojej kuchni. Dzisiaj nigdzie nie jedziemy, nikogo nie goszczę, znaczy goszczę Jarka, jest cały czas za kamerą. Witam, siemanko. Dzisiaj będziemy gotować, słuchajcie, dla was, tak, będziemy gotować. Dlaczego? Ponieważ jutro z samego rana wyruszam na wycieczkę, znaczy nie na wycieczkę, jadę z pracy i po prostu trzeba było coś fajnego wymyśleć, aby na niedzielę pojawił się dla was odcinek, bo nie będzie mnie przez parę dni, a więc stwierdziłem, że dla was ugotuję, ponieważ przez ostatnie, słuchajcie, jakieś 35 dni codziennie sobie gotuję. Gotuję sobie coś takiego, co przychodzi z HelloFresh, słuchajcie, i ten odcinek dedykowany jest wszystkim facetom. Tym samotnym i tym, którzy chcą na przykład zaimponować swojej dziewczynie, albo przyszłej dziewczynie, albo nawet teściowej, słuchajcie, bo to coś działa na teściową. Ja sam za to płacę i chciałbym po prostu zrobić promocję, bo moim zdaniem jest to bardzo fajny produkt. O, zaczynamy! To jest kanał Urban w Londynie. Na czym to wszystko polega? HelloFresh, słuchajcie, przychodzi w takich oto torbach. Jarek, co psujesz? Brzuchem zahaczył. No popsułeś lody, no żartuję, nie. Popsułem magnes. Kur... Żona zabije, ale mam gdzieś, super glue. Nie, mam super glue. Może go odłożę, bo się popsuje jeszcze. Z Gdyni. A nie, dębki. Myślałem, że śledzie się rozwaliły, ale dobra, okej, słuchajcie, więc tak, HelloFresh generalnie przychodzi w boksach, a w boksach znajdują się produkty, które wam potrzebne są na dany obiad. Dzisiaj będziemy robić, proszę państwa, koreańskie tacos. Jadłem w zeszłym tygodniu meksykańskie, sam sobie robiłem i było, słuchajcie, takie było. Jakie będzie koreańskie, się przekonamy dzisiaj. A z racji tego, że jestem ujowym kucharzem, to będę używał do tego tylko jednego noża i szklanej deski. Tak jest, nie drewnianej, nie plastikowej, szklanej. Bo ujowy kucharz robi wszystko na odwrót. A więc tak, zobaczmy najpierw, czy składniki się zgadzają, bo czasami, słuchajcie, HelloFresh nie przywozi wszystkiego. Jarku, co ostatnio nam zabrakło? Coś nam zabrakło. Nie, było za dużo czegoś, a czegoś za mało. No, tak bywa. Dobra, tyle. Będzie nam, słuchajcie, potrzebny ogórek. Ja wiem, dużo folii, ale nie ma takiej opcji, żeby w liście bananowe to pakowali. Będziemy do tego potrzebowali papryki, cebuli. Będzie także potrzebny czosnek, znaczy według nich będzie potrzebny czosnek, ale czosnek dla mnie nie jest potrzebny. U mnie czosnek ląduje o tak tutaj, na luźnej półce. Nigdy tego nie używam, bo nie lubię. A jak wy lubicie, to se róbcie. W każdym razie tak. Mamy tortillę, paprykę, cebulę, mamy ogórka, mięcho, oczywiście wołowinka do tego, też w kupie plastiku zawinięta. I tak, ryżowy ocet, teraz gdzieś to trzeba będzie go zlokalizować, to nie jest ryżowy ocet, to jest, też nie jest, to jest ryżowy ocet, tak jest, ale bardzo mało tego damy. Lubisz ocet, Jarek? Nie. No to mało tego damy. Słuchajcie, nie zawsze musicie się trzymać wszystkich jakby składników, które polecają. Czasami są takie, których się nie lubi, więc no nie trzeba ich dać. No, myślę, że aż tak bardzo na tym potrawa smaku nie straci. Imbir, takie pire z imbiru, miód, soja sos. Tutaj mamy majonez, to pewnie będzie, żeby na górę sobie tym zawajchować. Jeszcze więcej majonezu. Lubisz srirachę? Jarku? Ostre tak. Ostre. W Tajlandii dużo tego jadłem, bardzo dobre. Ostre był. Pierwszy raz się z tym spotkałem, jak oni to tutaj przysłali, jest spoko. Dobra. To unboxing mamy z głowy. Przechodzimy do ujowego gotowania. Według wskazówek, bo jesteśmy ujowi, więc musimy trzymać się wskazówek. Nie ma co kozakować, bo możemy spierdzielić przepis. Najpierw zabieramy się za cebulę. Cebulę trzeba pokroić na kawałki. Więc robimy. Mój ulubiony nóż, słuchajcie, przyjechał ze mną z Tajlandii. Nie zabrali go na lotnisku, bo go skitrałem. Nie w podręcznym, tylko w tym dużym nadawanym bagażu. Zobaczcie, takie profesjonalne, kurde, krojenie cebuli. Piękne slajsy takie, o, proszę. Słyszysz, Jarku, ten dźwięk? Ach. Noże
noża, noża przejeżdżającego po szkle. Czy ty, Adrianie, używasz różnych desek, czy tylko jednej? Słuchaj, no mam drewnianą, ale... To mięso osobno, do tego osobno, do tego osobno. No co ty? Robię to wszystko na tym, a dlaczego? Pamiętaj, bo ujowy kucharz, jak sobie ugotuje, to potem musi sam to zmywać. Więc stary, to najłatwiej się zmywa, po prostu. Jak używasz jednego noża, tylko zmywasz wtedy jeden nóż, nie? To jest dobra. Mamy cebulę. Co oprócz cebuli? Paprykę. Trzeba umyć paprykę. Zobacz, ale dali paprykę z nadwyżką taką, wiesz. Paprykę i jej baby. Wiesz co, nigdy nie byłem dobry w krojeniu papryki. Wiesz za co to, Jarek? Za co? Jak żeś gotował ostatnio i tym kurde łyżką żeś szorował. A miałem mikrofon kierunkowy ustawiony akurat na ten punkt. Stary, szorowałeś centralnie po garnku i uwierz mi, nie dało się tego oglądać. Znaczy słuchać w tym momencie, nie? Trzeba było przejechać. Dobra. A jak to jest napisane, jak ją pokroić? Tutaj na obrazku nawet nie widać tej papryki. Ty. Chyba to jest papryka, nie? Weź. To jest chyba papryka. No to na takie długie paseczki, słuchajcie, kroimy. Ja to mówię na frytki. Na chipsy. Dobra. Jak będzie jeden mniejszy, drugi większy, nie umrzemy. Au, znowu bym sobie po paluchu przejechał. Może mniejsze. Wiesz co? Wezmę na mniejsze. Wiesz dlaczego wezmę na mniejsze? Wezmę na mniejsze, bo będziemy musieli sobie to zawinąć w tacos i w te małe tortiki, a mniejsze będzie się chyba lepiej nam zawijało, nie? Niż jakby były duże. A kiedyś nawet byłem kucharzem. Jarku, pracowałeś kiedyś na kuchni? No, zdarzyło się. Z jakim skutkiem? Z takim skutkiem, że nauczyłem się bardzo szybko kroić wszystko. A ja pracowałem jeden dzień i mi powiedział, że jestem dupa, nie kucharz, nie? A wiesz, po czym się poznał? Tylko podał mi nóż. Nawet nie zdążyłem nic ukroić. A powiedział, że nigdy nie pracowałem na kuchni. Mówię, stary, ja nie pracowałem na kuchni. No i w połowie dnia zrezygnowałem z pracy. Stary, wiesz co musiałem robić? Kanapki. Pracowałem, to był hotel pięciogwiazdkowy. Nie powiem jaki, ale w samym centrum Londynu. I pierwszą rzeczą, jaką byłem na kuchni, kanapki. Miałem tu piękny angielski chleb. Miałem jakieś, wiesz, fajne... akurat mięsa były fajne i sery na to, ale chleb dawali, stary, najtańszy, więc... Szkoda gadać. Uciekłem na lunchu. Stary, przez wyjście pożarowe, już nie wróciłem. Jak mnie ktoś ogląda z tego hotelu, przepraszam. Dobra, mamy cebulę i mamy paprykę. Przechodzimy dalej. Mamy nasze mięsiwo. Ile to gram w ogóle tutaj na takie porcje dali tutaj nam? 240 gram. Wiecie, co tutaj jest fajnego w tym właśnie, że tu nic wam się nie zmarnuje. To, co dadzą wam w tym woreczku, to wszystko, słuchajcie, zużywacie do jedzenia. No chyba, że czegoś nie lubicie, tak jak mówiłem wcześniej, to nie, to wtedy możecie wyrzucić. Chociaż jedzenia nie powinno się wyrzucać, albo zwierzętom dajcie, jak, nie wiem, chodzą. Mamy mięso, dobra, bierzemy patelnię. Jest i patelnia. Kurde, miałem oliwę kupić, ale nie kupiłem. Adrian, mistrz patelni. Stary. To chyba starczy. A jak jesteście ciekawi, ile taka impreza kosztuje, to powiem wam, wbrew pozorom nie wychodzi wcale drogo. Dlaczego? Bo mój zestaw obejmuje 5 posiłków. 5 posiłków dla dwóch osób i za coś takiego płacę 42 funt. Dlaczego to jest fajniejsza opcja moim zdaniem niż na przykład takeaway? Po pierwsze, takeaway będzie rosnął wam bębzol. Po drugie, dostajecie naprawdę fajne, świeże produkty tutaj. Po trzecie, nie wychodzi to wcale drogo, jak mówiłem wcześniej. Wyobraźcie sobie, że za jednego takeawaya płacicie, no tu w Londynie to tak z 15, Jarku, to spokojnie tak trzeba. Zapłacić, tak. Teraz wyobraź sobie 15, to jest na jedną osobę. Tutaj mamy 5 posiłków, ale na dwie osoby, czyli tych posiłków mamy, słuchajcie, 10, a możecie sobie różne opcje wybrać. Więc, no kurde, jecie fajne rzeczy, które przede wszystkim sami zrobiliście i poznajecie nowe smaki, bo oni codziennie
znaczy codziennie, co tydzień, bo to co tydzień przychodzi, komponują wam jakby nowe smaki. Możecie tam też sobie w apkę wchodzić, zmieniać, dodawać, odejmować, no możecie różne kombinacje. Jak chcecie, w ogóle wrzucę wam kod promocyjny i będziecie mieli pierwsze pudło za połowę ceny. Bum! W opisie tego filmu będzie coś takiego, widzę, olej nam się... już chyba rozgrzał to mięso i niech się smaży, nie? Tak jest, dobra. Potem dodajemy, widzisz, widzisz, tutaj jest inaczej. Wiesz co ja bym sam zrobił? Ja bym najpierw podsmażył to, potem podsmażył to, a na końcu bym dodał to, ale tu jest na odwrót. Tutaj jest napisane, że najpierw trzeba dać mięso i je robić przez 2 minuty. Więc pierdykniemy sobie 2 minuty. 2 do 3 minut. Dobra, damy na 2,5. O, już tam dringla. Jamie Oliver, patrzcie, kurde. Jak gotować to z najlepszymi i z ujowym kucharzem. Dobra, a jak gdzie jest coś, co mogę? O! I to jest guma! Silikon, człowieku. A nie jaki... mokre dostałem w czoło. Naprawdę? Poważnie. A nie jakieś drewno. Nie. Nie, u ciebie są łyżki, słuchaj, metalowe i... Dobra, ej, a to się soli teraz czy potem? Potem chyba, nie, mięso? Potem posolimy. Chociaż... Kurde, a zróbmy teraz, czemu nie? Pewnie teraz będą już pisać, widzę komentarze, będzie twarde, się nie soli. A ja mogę. Bo ja będę to jadł. Steki przed czy po Abi? Nie wiem. W życiu nie robiłem steków. Nie, no wiem, że jakieś mięso się robi po wątróbkę. Na pewno robi się po, żeby nie stwardniało. Ale tu chyba nie ma co stwardnieć. Dobra, pa, będzie stary, będzie git, nie? Nie liczy się wygląd. Tu liczy się smak, nie Jarku? Ale ja... smak jest naprawdę bardzo dobry. Jarku, co próbowałeś już? Kiełbaski z ziemniaczkami. Uuu, to było dobre. Co tam był za sos? Tam był dobry sos taki na to. O Jezus, nie chcę cię skłamać, bo nie pamiętam. Następne, makaron z chili, ale dodaliśmy jeszcze jedno chili. Bo było za dużo, no i... przesadziliśmy. No za dużo. Ale było pyszne, to było pyszne, ale było za ostre, no. 2 dni to czułem. Nie, to była ta ostrość, stary, że jest ostre, ale już... jest smaczne i chcesz jeszcze jeść. No, no. Zgodzę się z Jarkiem. O kurde. Tu jest napisane, żeby smażyć, żeby nie było różowe. Dobra, jest, jeszcze trochę jest różowe, ale ja myślę, że już możemy wrzucić cipolle. Wiesz po jakiemu jest? Cipolla? Cebula? W jakim języku? Hiszpańsku. Włosku. Cipolla, panie, no cipolla. Dwa soczyste pomidory, jedna cipolla. Jedna cipolla, poproszę cipolle. Papryka, nie wiem, jest chyba też papryka. Dobra, w każdym razie, słuchajcie, to generalnie, co teraz tutaj jest na tej patelni, to będzie nasz farsz. I będzie pyszne. Ja autentycznie, słuchajcie, nie piszcie w komentarzach, że jest to bezczelna reklama, bo jest to reklama, ale za którą nie dostałem ani grosza. A ja ani centa. Ale dolisz dzisiaj. A ja? Co czujesz? Co czujesz? Powiedz. Powiedz widzom. Czuję zajebiaszczy zapach cebuli, mięsa, no i papryki. Damy jeszcze soli trochę, co? O kurde. Kurde, po koszulce poszło. Nie tak, tak powinienem. To się nam, słuchajcie, ma robić według instrukcji. 5 minut. To wracamy, jak się skończy. Przykryłbym to czymś, ale niestety nie mam, bo jestem ujowym kucharzem. No nie mam, autentycznie nie mam. Nie przyszło, była sama patelnia, bez żadnej tej pokrywki. Dobra, w każdym razie teraz będziemy robić, proszę ja was, coś, co się nazywa pickle cucumber. Czyli pickle takie jak octowane, nie? Octowane ogórek. No będzie ocet w sumie, bo mamy ryżowy ocet. Więc zrobimy sobie... Co Jarku się śmiejesz? Mniejszy, większy? Mniejszy. Mniejszy, no tak, dobra, to będzie można włożyć do lodówki. Widzicie, patrzcie, i to na przykład nam zostanie. Tak będzie łatwiej nam, tak, nie? Najpierw, chyba. Już widzę, będzie nierówny. O kurde, takie grube coś się ucięły. A co tam? Zje się jak cienkie, nie?
Będziemy mieli taką wersję koreańskiego, słuchaj, tacos. Ej, wiesz co, czego nie zrobiłem? Nie umyłem go. Będzie smaczniejszy. Gdzieś UFO? Nie, potrzebuję. Miseczkę. Miseczkę do ogórka. Spoko, Jarku, myłem rączki, nie? Że jakby co? Zawsze myję, ale ogórka nie myłem. Dobra. I tu było napisane, żeby dodać ten ocet ryżowy, cukier i sól. Kurde, proste, nie? Dobra, ale nie dajemy całego, bo to będzie za bardzo winegarowe. Faktycznie. Ale patrz, teraz z drugiej strony, nie? Tak, kurde, niby dają dużo plastiku, ale w co innego coś takiego można byłoby... No nie ma opcji, no. Słoik. Taki mały słoiczek. O Jezus. Dobra. Daj całość. Are you sure? Stary, a to może być... To jest na pół? Podaj pół. Jedna saszetka. Dawaj całość. Dawaj, dobra. Raz się żyje. Dobra, prawie całą. Dobra, damy soli. Znaczy, no, tak powinienem, nie? Ale bym nie trafił do miski, a nie chcę... Nie chcę potem tego sprzątać. I cukier. Brązowy. Brązowy to ten zdrowszy trochę. Od serca. Od serca. Zamieszamy. Tik, 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 tik. Dobra, i co? I to ma sobie poleżeć, tak? No i pewnie. Odstaw na bok. Ogóreczki nasze są na stronie. Mięsko też jest na stronie. Teraz czas zrobić, słuchajcie, sos. Do tego używamy połowy majonezu. Dostaliśmy dwie takie saszetki, więc użyjemy tylko jedną. I użyjemy do tego sos sriracha. Też połowa, bo druga połowa ponoć ma iść tak, żeby polać potem, na końcu. Uj, teraz pieczę. Takie, ale to nie jest jeszcze to, co ostatnio. Ostatnio przesadziliśmy. Ostatnie było takie, że musiałem ściągnąć bluzę. Naprawdę. Czułem dwa razy. Wiesz co, ale daliśmy tak, daliśmy, słuchajcie, takie płatki chili, które już same w sobie były ostre i została nam papryczka chili, która nie jest może jakąś najmocniejszą, ale skombinowana z tymi płatkami nas trochę pozamiatała. Dobra, trzeba czymś to wymieszać. Dobra, wezmę łyżkę, tą samą, słuchaj. Ten zmywak jest ujowy, więc po co dwa razy myć, nie? Tak jak na obrazku, pomarańczowy. Dobra, sos gotowy, czyli mamy ogurasy, sos, mięso gotowe. Przechodzimy do następnego etapu, a jest nim dodanie, słuchajcie, sosów do tego, więc odpalamy. I co tutaj damy? Kurde, wszystko! Zobacz, proste, jedziemy z wszystkim. Właśnie to jest zarąbiste w tym, że nie ma, że musisz, wiesz, jakieś odmierzacze, 20 ml tego, po prostu masz saszetkę, jest saszetka, 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 pas. I mamy saszetki, pyk! Jest elegancko. Lubisz imbir? Ja bym dał też tego połowę, bo to nie jest jakiś taki najlepszy. Dobra, niech to się nam tutaj robi, a w międzyczasie co robimy? Ostatni etap, słuchajcie, patrzcie, jak to danie szybko się robi. Tu jest napisane, że w 20 minut. Medium spicy. Dobra, to nam się robi tutaj środeczek, a my rozgrzewamy piekarniki, znaczy jeden piekarnik, więcej nie mam, znaczy mam dwa w sumie, dobra, rozgrzewamy piekarnik, najlepszy, to nie piekarnik, ile se takich opieprzysz, a ze dwie zjesz, nie? No ja. Dobra. Chciałem powiedzieć jedną rzecz, że te potrawy, jak robiliśmy na przykład te kiełbaski, lub jakieś rzeczy z serem, te pizze, to wydawało się mało produktów. Ale jak wrzuciłeś to wszystko, jest to dużo. Było ok, jest dużo. Dużo. Wydaje mi się, że wiesz co, zobacz, bo tutaj nie ma tego dużo. Ja myślę, że my spokojnie takie stary po 3 zjemy, bo tu jest nawet napisane, że 3 są, 3 tacos to jest na jedną osobę, więc stary. Oj, przeżywam cały czas ten magnesik. Nie no, żartuję. Jarek, jak to się w ogóle stało? A przechaczyłem brzuchem, przepraszam. Dobra, nie, żartuję. Ten też wiele razy spadał. Dlatego ja kupuję magnesy taki jak ten, o, taki jak ten drewniany, o, albo taki jak ten, zresztą ten to jest mój ulubiony. Z Bułgarii, z Sofii. Jak myślisz, dlaczego jest moim ulubionym?
bo można otworzyć sobie nim piwo. A, już go znasz, dobra. Yep. Nasze placki gotowe. Poszły. Liście poszły. Sosiku trochę. Patrz tak. To musi starczyć na 6. Pyk. Dobra, chyba jednak będę musiał użyć drugiej łyżki. Trzeba będzie to gówno użyć potem. Dobra, chwila prawdy. Nakładamy. Bum. Pyk. Pyk. No, wygląda pręci. Aż mi się ręce trzęsą do jedzenia zobacz. O, dobra, to dam ci ten większy, Jarek. A, może być. Dam ci ten większy. O. Dwa kamle. Bo ja spróbuję drugi. O człowieku. Czekaj. Słuchajcie. No, czekaj, poskładam trochę, żeby wyglądało. Ale powiem wam to, palce lizać. Teriyaki, nie? Coś podchodzi, tak jak mówiłeś, no. Słodziutki. No, słodki, bardzo dobry. Polecam. Słuchajcie, to na tyle. Dziękuję wam za uwagę, subskrybujcie, łapeczka w górę i naprawdę polecam wam HelloFresh. Link do zniżki dla was, dla moich wiernych widzów, gdzie będziecie zamiast 42 funtów za pierwsze zamówienie płacić tych funtów 21. Uwierzcie mi, wasza dziewczyna, przyszła dziewczyna, teściowa, a nawet wy sami, jako ujowi kucharzy, będziecie zachwyceni z tego efektu, bo naprawdę, ja jestem słabym kucharzem, zresztą to widzieliście, ja słabo gotuję, ale to, co HelloFresh wam oferuje, miodzio, dobra, Jaro, kończ i jemy. Trzymajcie się, cześć, hej!